Kuba, dzisiaj bardzo dobrze zaczęliście to spotkanie, no i wydawało się przez długie fragmenty, że to może być wasz przełom w tym sezonie. No tak, mieliśmy dobry początek, zaczęliśmy bardzo dobrze w obronie, rotowaliśmy, mówiliśmy do siebie, po prostu byliśmy drużyną, nie wiem dlaczego w pierwszej połowie tylko, a nie w drugiej, no ale co mogę, to też tak się stało. No. Trener tutaj na konferencji powiedział, że wręcz domniemywał, że zawodnicy się na siebie poobrażali. Coś było może w tym temacie? Oj, nie wiem. Na boisku tego nie widać tak naprawdę. No, widziałem, że niektórzy zaczęli grać indywidualnie i przez to zespół ucierpiał, jak widać po wyniku, no ale co możemy zrobić? No, albo się zgramy i nie będziemy się na siebie obrażać, będziemy jednym zespołem, będziemy wygrywać, albo tak właśnie będziemy kończyć mecze. Wydawało się, że jesteście w tym meczu i macie szansę na zwycięstwo, dopóki Craig Williams tam świetnie poczynął na parkiecie, 19 punktów w pierwszej połowie. On przestał grać i to całkiem się posypało w drużynie waszej. No tak, właśnie Craig w pierwszej połowie, w pierwszej kwarcie nawet wziął całe punkty w ataku prawie na siebie, a po tym jak on już przestał rzucać, przestał mu wpadać, to nie mieliśmy takiego lidera, który by to pociągnął. A jak widać, były te indywidualności, każdy chciał sam spróbować, po prostu nie chcieliśmy, nie wiem, czy jak to się stało, że nie byliśmy drużyną. No i po prostu nie miał kto zdobywać punktów, nie graliśmy razem zespołowo i każdy próbował, temu nie szło, każdy się wkurzał na siebie i tak właśnie wyglądała nasza gra. Piotrek, oprócz zwycięstwa pierwszego w sezonie, no chyba możesz być zadowolony ze swojej postawy, bo twój najlepszy mecz w starcie do tej pory? No, na pewno najbardziej cieszy zwycięstwo, w końcu zaznaliśmy smak zwycięstwa, to nas cieszy, zagraliśmy dobre spotkanie. No, i również cieszę się, że mogłem pomóc drużynie w jego osiągnięciu. No nie było tak różowo na początku, bo tak jak na konferencji powiedziano, ta przewaga Jeziora była niespodziewana i przez ileś tam czasu się utrzymywała, no ale potem przyjęliście kontrolę. Trema była na początku, czy z czego to wynikało? Nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć. Na pewno bardzo, bardzo chcieliśmy dobrze wejść w mecz. Wtedy może popełniamy jakieś głupie błędy, jak za bardzo chcemy. No ale przejęliśmy szybko jakby kontrolę nad tym meczem i uważam, że praktycznie cały mecz kontrolowaliśmy wynik. Trener przed meczem mówił, że nie należy zwracać uwagi na spotkanie sparingowe, no ale jakby nie patrzeć, to spotkanie było niemal identyczne, bo prawie taka sama przewaga, prawie taki sam przebieg. Znaczy w sparingach nie było tutaj dwóch zawodników amerykańskich, nie graliśmy wtedy z nimi. On teraz na pewno to jest z nimi, to jest inny zespół, inna rotacja. Trener nas przed tym przestrzegał, ale myślę, że poradziliśmy sobie, tak jak widać. No właśnie, Amerykanie przede wszystkim Craig Williams, no napsuł sporo krwi, zwłaszcza w pierwszej połowie, w przerwie było o nim mowy. Znaczy na pewno dobrze wiedzieliśmy, jak ten zawodnik będzie grał. No, uważam, że zostawiliśmy mu za dużo miejsca do rzutów. Potem w drugiej połowie widać, mogliśmy go spokojnie pokryć, bo nie wiem ile zdobył punktów, ale z tego co trener mówił, dwa. No na pewno nas na początku nas zaskoczył. Jest to wysoki zawodnik, który rzuca bardzo dobrze za trzy. No. I tyle. Dzięki.